Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokrótce pogadamy sobie o nowym serwerze 59 międzynarodowym, dlatego że jak sami możecie zauważyć, startuje on już 7 października o godzinie 16, czyli tak naprawdę dla was już jutro, dla mnie pojutrze, dlatego że ja ten film nagrałem w środę, wy go dostaniecie pewnie w czwartek. No i właśnie, wielu z was zadaje mi pytania, czy ja będę grał na tym serwerze, czy będę z niego nagrywał, czy będzie jakaś niespodzianka ode mnie z okazji tego serwera, także dzisiaj pokrótce odpowiem na te pytania. No ale tak naprawdę głównym tematem tego odcinka będzie serwer 60 międzynarodowy, bo co dla nas oznacza data startu w ogóle tego serwera 59 międzynarodowego? Ano oznacza to, że maksymalnie za 2 miesiące będzie ta 60 upragniona i wyczekiwana przez wielu graczy, przeze mnie również, dlatego że jak śledzicie te daty startów międzynarodówek, no to przeważnie tak od 6 do maksymalnie 8 tygodni mija i ten kolejny serwer międzynarodowy jest otwierany, także mówię, maksymalnie na początku grudnia, jeżeli oczywiście nic nie zmienią w tych ich planach otwierania nowych serwerów. Maksymalnie na początku grudnia będziemy mieli serwer 60 i głównie na tym temacie skupimy się w tym odcinku, ale na początku odpowiem oczywiście na wasze pytania związane, tak jak mówiłem, z serwerem 59 międzynarodowym. Więc okej, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, jakie wy macie plany. Czy ignorujecie, powiedzmy, ten serwer 59 i czekacie na 60? Czy planujecie grać na tym serwerze 59? Jeżeli tak, to jaką klasą? Czy free to play, czy eko, czy grzybicie? No generalnie możecie tam jakieś wasze plany sobie napisać w komentarzu i ja chętnie poczytam. Dobra, więc tak jak widzicie, serwer startuje 7 października o godzinie 16. Na początku polecam już w tym momencie zrobić sobie konto. Jeżeli jakimś cudem nie wiedzieliście, że ten serwer startuje i dowiadujecie się dopiero z mojego filmu, to polecam tutaj zrobić konto, bo został wam tak naprawdę od momentu publikacji tego filmu jeszcze niecały jeden dzień tej prerejestracji, a jak założycie konto sobie właśnie w prerejestracji, trudne słowo w ogóle, to dostaniecie dodatkowe 25 grzybków, jak się nie mylę. Jak możecie to konto założyć? Jeżeli gracie na przeglądarce, to przepisujecie sobie ten link, który teraz wam zaznaczyłem, oj, kliknąłem przypadkiem, przepisujecie go sobie po prostu do okna przeglądarki i tam to konto będziecie mogli założyć. Jak widzicie, tutaj mamy 25 grzybów dodatkowych za potwierdzenie rejestracji, no i tak właśnie możecie to zrobić, jeżeli jesteście graczami na przeglądarce. Jeżeli macie już jakieś konto, to po prostu wchodzicie tutaj na pocztę i klikacie w ten link, a jeżeli gracie na Steamie, to jeszcze możecie zrobić tak, że klikacie sobie nową postać, wybieracie świat, macie tutaj zakładkę nadchodzące światy, no i możecie tą 59 wybrać, więc to jest bardzo istotne i tak naprawdę polecam to zrobić, no bo zwłaszcza dla gracza free to play 25 dodatkowych grzybów jest bardzo spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jeżeli chodzi o niespodziankę ode mnie na ten serwer, to taka będzie, nie będę mówił jeszcze dokładnie co, dlatego że wiadomo, ściany mają uszy, natomiast będzie na ten serwer ode mnie niespodzianka, musicie wyczekiwać, bo pewnie będę mógł ją opublikować równo ze startem serwera, czyli w piątek o godzinie 16, no i polecam w ogóle być na Discordzie, bo nawet jakby mi się nie udało filmu nagrać, tak się może czasem zdarzyć, że nie dam rady po prostu was tutaj na kanale poinformować, to na Discordzie na pewno to zrobię, bo na Discordzie to nawet z telefonu mogę wam wrzucić tam, wiecie, wiadomość, także lepiej być po prostu na Discordzie, bo tam najszybciej te informacje przechodzą. To druga informacja, jeżeli chodzi o moją grę na tym serwerze, to ja raczej nie planuję tutaj grać. Wypadł nam serwer 58 międzynarodowy, gdzie zacząłem grać, tak wiecie, na poważnie i tam się staram, dlatego że wyszedł ten Bard, zresztą W58 fajny numer, mi się podobał i też dlatego zacząłem na nim grać, no ale ten W59 chyba sobie skipniemy. Mam tutaj konto, jak widzicie, może pogram jakoś tam for fun, powiedzmy, może dołączę do jakiejś gildii widzów, także możecie mnie zapraszać ewentualnie. No ale tak czy inaczej, tutaj na pewno długo grać nie zamierzam, no bo już tak jak wspomniałem, szykujemy się powolutku na ten serwer 60 międzynarodowy. I tak naprawdę tyle, więc no analogicznie, jeżeli tutaj nie zamierzam jakoś mocno grać, to też nie zamierzam nagrywać. No i chyba tyle, nie? Z takich pytań ogólnych, jakie mi zadawaliście, to chyba tyle. Polecam wam w ogóle, jeżeli ktoś chce tanim kosztem wbić wysoki ranking, to polecam wam ten serwer, dlatego że teraz większość dużych grzybiarzy szykuje się właśnie na serwer 60 międzynarodowy, więc jeżeli ktoś chce, tak samo 49 był bardzo dobrym wyborem, tak samo wydaje mi się, że 59 również będzie dobrym wyborem.
bo tutaj jak ktoś planuje sobie założyć topową postać taką long term, to raczej nie wyjdzie go to bardzo drogo, dlatego że no mówię, większość takich mocnych grzybiarzy czeka właśnie na ten serwer 60 i tą 59 sobie skipną, więc dla takich osób to zdecydowanie polecam. Tak samo pewnie grając free to play szybciej ten ranking wbijecie, tak samo jak gracie eko, to też szybko go tam wbijecie, myślę, że szybko do tego top 100 w miarę się dostaniecie, także ten serwer będzie miał na pewno mniejszy poziom i jeżeli komuś nie przeszkadza numerek, to serdecznie go polecam. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi właśnie o serwer 59 międzynarodowy. No i teraz możemy przejść do serwera 60. Tak jak wspomniałem, serwer 60 będzie naszą kolejną serią na kanale, serią long term, ponad 500 poziom, już zresztą od dawna o tym mówiłem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o takie informacje, po pierwsze to co najważniejsze i to co powinniście głównie wynieść z tego filmu, to w tym momencie wystartowała ankieta na karcie społeczność, najprawdopodobniej link do niej będzie w przypiętym komentarzu, to będzie pierwszy link w tym przypiętym komentarzu, także raczej łatwo traficie na to, a jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to wchodzicie na kanał, potem macie tam zakładkę społeczność i będzie pewnie ta ankieta i będziecie mogli po prostu zadecydować jaką klasą postaci będziemy grać. To już będzie w ogóle taka ostateczna ankieta, ja ją wszędzie podlinkuję, też tak jak widzicie mówię o niej w filmie, no i po prostu to będzie... No już taka ostateczność, nie? Że co tam wygra, tym po prostu będziemy na tym W60 grać. Opcje są trzy, dlatego że mówiłem o tym zwiadowcy, ale w międzyczasie wyszedł rework Łowcy Demonów, w międzyczasie wyszedł rework Druida, dlatego też dam wam zdecydować, bo jednak wy też tworzycie ten kanał w dużej mierze powiedzmy, no ale powiedzmy, że zdecydujecie z moich trzech pików, czyli to będzie tak jak mówię zwiadowca, będzie to Łowca Demonów i będzie to Druid. Co wybierzecie, tym będziemy grać, wydaje mi się, że i tak wygra ten zwiadowca, bo już dużo osób go chce, już na niego czekacie. Ja szczerze mówiąc z tej trójki chyba najmniej, w sensie chce mi się grać najmniej tym zwiadowcą, ale jeżeli on wygra, to oczywiście będziemy nim grać, nie będę go olewał, będę na nim grał tak jak na każdej innej postaci tutaj z tej powiedzmy mojej czwórki, więc no tryhard oczywiście również będzie i też ten zwiadowca będzie grany long term, bo i tak prędzej czy później zwiadowcą planowałem grać, ale tu mówię, nie naciskam, jeżeli na przykład chcecie zobaczyć tego nowego druida w akcji już tak na poważnie na grzybkach, to również możecie zagłosować na druida. Łowca Demonów też bardzo przyjemnie mi się grało po tym reworku, więc jeżeli ktoś chce Łowcę Demonów, to na niego głosujcie. Co wygra, to będzie po prostu już taki ostateczny wybór i tym będziemy grać na W60. To pierwsza informacja. Druga informacja co do gildii. Gildia będzie bardzo mocna. Pytaliście mnie, co ja planuję na to W60, czy ktoś tam w ogóle zadał ostatnio pytanie w komentarzu, czy gildia będzie podobna do tej na W58? Tak, generalnie znowu mamy ekipę powiedzmy zagraniczną, która tam jest złożona z samych takich mocnych jednostek powiedzmy, więc znowu wydaje mi się, że gildia będzie bardzo mocna, na pewno będzie większa rywalizacja, no bo wydaje mi się, że generalnie sporo mocnych ekip się szykuje na to W60, więc na pewno to nie będzie wyglądało tak jak tutaj, czyli dominacja od praktycznie pierwszego dnia, jeżeli właśnie chodzi o te gildie, no ale gildia będzie bardzo mocna, dużo osób mi tam zarzuca, że czemu na przykład na W58 jestem z tym i z tym w gildii, skoro się nie lubimy albo coś takiego, powiem wam tak, dla mnie gildia to jest tak naprawdę rzecz drugorzędna, jeżeli nie jestem jej liderem czy też oficerem, więc ja tutaj kieruję się tym, żeby robić wam dobry content, nie? W sensie, żeby ta postać się fajnie rozwijała szybko, żeby było co nagrywać, a po prostu jak dołączę sobie do takiej gildii, gdzie wiem po prostu, że są same mocne osoby i ta gildia będzie mocna, to mam pewność, że filmy z tej postaci również będą mocne, a kto tam będzie w tej gildii, kogo nie będzie, to już mnie szczerze mówiąc średnio interesuje. Tutaj liczy się tak naprawdę głównie rozwój postaci i to, żebyście wy mieli no po prostu fajny content do oglądania, nie? No bo tak jak mówię, to będzie kolejna seria na tym kanale i będzie to seria long term, więc to co do gildii, także póki co przynajmniej będę w gildii po prostu zagranicznej, takiej mieszanej, głównie niemieckiej, no bo jednak większość osób tam będzie z Niemiec, no ale będą to same mocne osoby i po prostu będzie to taka no głównie Niemcy, ale też inne kraje, gildia będzie bardzo mocna, także rozwój postaci też na pewno będzie fajny. To druga sprawa i co? Klasę postaci mamy omówioną, gildię mamy omówioną i chyba tyle, nie? Generalnie chyba tyle na ten moment. No mamy jeszcze, tak jak mówię, powiedzmy około 1,5 miesiąca do startu tego W60, więc albo nawet więcej, no zobaczymy. Także nie ma co tutaj więcej gadać, no ale to są chyba dwie najważniejsze rzeczy na początek, czyli klasa postaci i gildia, więc to wam omówiłem. Seria oczywiście, tak jak mówię, będzie na kanale, będzie to seria long term. Niestety teraz zacząłem studia, więc te weekendy mam, powiem wam, że troszeczkę ciężkie. Wiadomo, że najgorszy mam w ogóle październik, bo w październiku na 5 weekendów mam 3 zjazdy, więc no tutaj na przykład teraz mam zjazd i
dlatego tak wam mówiłem, że może nie uda mi się nagrać tego filmu, bo ostatnio odnośnie niespodzianek, które dostajemy, czy to właśnie dla wszystkich, czy na nowe serwery, to info jest dość późno nam wysyłane. Także może wam nie zdążę nagrać tego filmu, bo w piątek na 16:30 mam zajęcia, no a tu wiadomo, że film pewnie by wyszedł ewentualnie o 16:00, także generalnie no troszeczkę to przeszkadza, powiedzmy, no ale mówię, październik jest najgorszy, w październiku już wiem, że na pewno W60 nie wyjdzie, bo to W59 wychodzi, także no w jednym miesiącu dwóch serwerów na 100% nie będzie, potem już mam większe luzy, powiedzmy, jeżeli chodzi o listopad, grudzień, więc może się uda po prostu zrobić tak, że ten weekend, w który wyjdzie nowy serwer, to ja akurat będę miał wolny i będę mógł wam i zrobić streamki, i będę mógł wam też jakieś zapisy tych streamów pocięte wrzucać na kanał, a jeżeli tak by się nie udało, no to będę musiał to jakoś obejść po prostu, bo mówię, przeważnie tam powiedzmy w poprzednich latach tych studiów miałem także głównie sobota i niedziela, natomiast teraz każdy zjazd praktycznie mam też z piątkiem. No i przeważnie w te piątki jest od 16:30 do 19:30, także akurat te godziny, powiedzmy, najważniejsze od razu po starcie serwera, to ja mam akurat wtedy przeważnie jakieś tam zajęcia. Także no jeżeli akurat W60 wyjdzie w taki weekend, gdzie ja mam zjazd, no to nie będzie kolorowo, no ale mówię, jakoś to spróbujemy ograć, może tam się na coś nie pójdzie, może coś, zobaczymy, na razie nie znamy daty startu, więc nie ma co przeżywać, tyle informacji ode mnie i tak, nawet jak będę miał właśnie dość zawalony termin, to i tak będę się wam starał jakieś filmy nagrywać, żeby to jakoś wyglądało, będę tu oczywiście grał, nawet jak filmów mi się nie uda nagrać, to i tak będę grał, rozwijał tą postać, żeby prędzej czy później tą serię zacząć, także o to się martwić nie musicie, wystartujemy na tym W60 na 100%. I tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że taka garstka informacji wam się podobała. Możecie oczywiście, tak jak mówię, subskrybować dzwonem, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić tego kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie, klikajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i możecie pisać, tak jak wspomniałem na początku, te komentarze, czy lecicie na W59, czy czekacie na W60, jak to generalnie u was wygląda, jakie macie plany. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!